W Afganistanie od rana we wszystkich polskich bazach wojskowych ruszył 19. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze względu na 3,5 godziny przesunięcie czasowe, nasi wolontariusze w piaskowych mundurach rozpoczęli zbiórkę na długo przed tym, zanim w Polsce wstał dzień. Do akcji dołączyli również żołnierze amerykańscy i afgańscy. Od kilku dni we wszystkich bazach wojskowych prowincji Ghazni, w których stacjonują Polacy, trwały przygotowania do udziału w 19. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozklejaliśmy plakaty, przygotowywaliśmy szczegółowe programy oraz akcję informacyjną skierowaną również do żołnierzy amerykańskich i afgańskich. Wielka Orkiestra ruszyła od 9 rano czasu lokalnego w bazie Ghazni, Quarabach, Warrior, Vulcan, Giro i jedynej bazie poza prowincją Ghazni w Bagram. Kilkudziesięciu kwestarzy w mundurach do późnego wieczora będzie zbierało pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla chorych dzieci. Wśród kwestujących są również żołnierze amerykańscy –